Cześć! Po ostatnim odcinku pewnie myśleliście, że z MetaHuman to już wszystko skończone, jednakże nie do końca. Mamy pewien problem, który pojawia się, gdy spojrzymy na naszą postać od przodu. Jeżeli przybliżymy się wystarczająco blisko i przyjrzymy się twarzy, no to niby wszystko jest ok, ale nie do końca. Trochę jak w Robocopie, jeżeli oglądaliście Robocopa, to on poza tym, że większości ciała nie miał, z tym akurat nie miałem problemów, to nie miał też brwi. To niby robiło go takim niby robotem, nie? Golimy brwi, jest albo fajny performance, albo myślimy, że koleś jest jakiś taki z kosmosu bądź z laboratorium. Okej, zobaczcie, pojawia się to często. Może gracz nie zawsze na to zwróci uwagę, ale kamera najczęściej, gdy go pokazuje od przodu, no to jest pewien problem. Zwłaszcza z bliska też, jak podejdziemy, no to te brwi są takie trochę... Były takie jakiś czas modne, że takie... takie no wyraziste, takie intensywne, a to w przypadku mężczyzny może nie jest tak takie rozpowszechnione. Zobaczmy, jak robił to MetaHuman, czyli postać, którą zaimportowaliśmy razem z MetaHumanem. Jeżeli wejdziemy do środka, może niekoniecznie do grafa, polecam zajrzeć do viewporta i zobaczycie mniejsze przybliżenie, a już widać, że wszystko z twarzą jest w miarę ok. To czy kwestia też twarzy, ale widzimy, że brwi są ok. Dlatego warto to wykorzystać. O co tutaj dokładnie chodzi? Chodzi tutaj o LOD, czyli Level of Detail. Jest to optymalizacja geometrii wraz z odległością. Im dalej kamera jest od obiektu, tym obiekt się bardziej robi kanciasty, ale ponieważ jest mały, widziany na monitorze, no to nie widać tej kanciastości. Po prostu wygląda całkiem dobrze, a jest uproszczony, żeby komputer szybciej działał, bardziej wydajnie. Tutaj w naszej postaci nie ma tego elementu LOD Sync, który odpowiada właśnie za dopasowanie optymalizacji geometrii. Brwi znikają wcześniej niż powinny. Powinny w większej odległości, gdy twarz prawie jest niewidoczna. Natomiast tutaj znikają już na samym początku. Ok. Musimy uzupełnić w LOD Sync, który przed chwilą dodaliśmy, jeszcze kilka parametrów. Mamy tutaj dwie listy, na które można sobie przepisywać po jednym elemencie. W jednym są 4 elementy, w drugiej 11, ale najłatwiej, żeby się nie pomylić, kliknąć prawym i wybrać kopiuj, a następnie przykleić je zapamiętane w odpowiednie miejsce tutaj. Tam oczywiście są nazwy partii ciała, które są po lewej u góry wypisane i można sobie to ręcznie wypisać. Tylko po co? W sumie jest tego 15 elementów. Trochę dużo i można się pomylić. Podobnie jest z drugą listą, która ma więcej elementów i tam nie tylko partie ciała są brane pod uwagę, ale też na przykład hair, czyli włosy na głowie, eyebrows, czyli brwi, no i tego typu rzeczy. Tam oczywiście jest tego więcej, bo są jeszcze rzęsy i broda. Mniejsza o to. Po prostu skopiujmy to, ponieważ MetaHuman robi to dobrze i nie musimy kombinować nad tym, jak to jest ustawione, bo po prostu nie musimy. Zwróćcie uwagę, teraz nie mamy brwi, ale jak tylko przekleję to tutaj, oczywiście można sobie ręcznie to dopisać, czyli wybrać sobie pierwszy element, wpisać body, wybrać z listy odpowiedni parametr, no ale nie musimy tego robić, bo chcemy, żeby to działało szybko i żeby to i tak ręcznie, jeżeli byśmy to zrobili, zrobilibyśmy to w taki sam sposób, więc teraz klikam prawym, zwróćcie uwagę teraz na brwi. Daję wklej i pojawiły się. Nie dość, że bąsy, to jeszcze brwi. I we właściwej odległości. Teraz możemy się oddalać. Praktycznie będzie to już dobrze działać. Jednakże to nie wszystko. Widzicie tutaj włosy na przykład się w tym momencie zmieniają z włosów pojedynczych na plainy. Ale mniejsza o to. Zmieńmy to jeszcze w jednym miejscu. Czyli wejdźmy z powrotem do MetaHumana, do postaci z MetaHuman. I zwróćcie uwagę, że w... w parametrach LOD jest też wartość 8, minus 1 i 0. 8 oznacza, że od 0 do 8 mamy różne skale uproszczenia. 8 to jest model taki bardzo kanciasty, w sumie najprostszy, natomiast 0 to jest jakość najlepsza. Jeżeli podamy mu, że tych parametrów jest 8 w naszym graczu, to on będzie je odpowiednio szczątkowo modyfikował wraz z odległością, dzięki czemu będzie to wszystko wyglądać lepiej i dopasowywać się do wielkości na ekranie. Tutaj zobaczcie, jak złożoność postaci low, medium i high ściągnięta z MetaHuman wygląda. Według mnie najlepiej high, czyli ta po prawej, ponieważ odblask na twarzy wygląda nieco naturalniej.